Cześć, witajcie. Dzisiaj wakacyjny pack opening w FC Mobile ale mimo to myślę, że będzie naprawdę gruby grubaśny odcinek, bo będą naprawdę grube paczki za duże ilość punktów. Przede wszystkim będę chciał otworzyć tą paczkę za 6000 punktów z Extra Time'a. Jak możecie zobaczyć na górze tyle nie mam, bo mam 5400, ale jeszcze dzisiaj Exchange nie robiłem, także exchange będzie sporo, będzie też sporo paczek w sklepie, także tą paczkę zostawię na koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że wyskoczy coś grubaśnego. Natomiast nie żebym coś wymawiał, ale wiecie, teraz już się zaczął sierpień, także połowa wakacji już za nami, a więc no nie, przepraszam, nie chciałem o tym mówić, ale no już bliżej powrotu do szkoły, jak ktoś z Was jeszcze się uczy, jak tego, jak się y, rok sko szkolny skończył. Także no, przepraszam, że o tym mówiłem, nie powinienem. Y, wiecie, mamy wakacje i nie powinno się myśleć o tym, co będzie, tylko trzeba po prostu wy wypoczywać, trzeba cieszyć się piękną pogodą, jak jest, także tego Wam życzę. Na temat eventów nie będę się w tym odcinku w ogóle wypowiadał, bo wiecie, jest Hall of Legends, taki event wakacyjny do końca sierpnia. Natomiast tam nawet nie będę wchodził, bo wiecie, jest jeszcze drużyna A, a drużyny B jeszcze w ogóle nawet nie ma. Tam dopiero 8 sierpnia, czyli za tydzień ona się pojawi. Także nie mam co wchodzić do eventów. Mam po co wchodzić do sklepu, ponieważ. No tutaj jest, myślę, fajna paczka za 1500 FPKów i tutaj jest gwarantowany gość 99, co prawda nie sprzedawalne, ale są też inne karty i ta paczka wydaje się upi, ale niestety jej nie otworzę, bo jak możecie zobaczyć nawet 1000 FPKów nie mam zebranych. Byłbym w stanie otworzyć tą paczkę za 500 FPKów, ale ta paczka mnie zbytnio nie raduje, bo Wiecie, w tamtej jest gwarantowany gość 99 Czyli taki ktoś, kto Wam się przyda do składu, tutaj Możecie trafić jakiegoś lujka 96 I to mi się w ogóle nie opłaca, coś takiego Także tej paczki nie będę otwierał Powiem Wam szczerze, już ta paczka za 3000 Gemów, ona już jest lepsza, bo tutaj macie Tam macie gwaranta 96, a tu macie 95 A tu, tam wydajecie 500 fpków Na marne tak naprawdę a tutaj możecie też gościa 101 trafić, a jest gwarantowany 95. Także tą paczkę po prostu sobie odbiorę tutaj, ale to oczywiście nie wszystko, jeżeli chodzi o paczki, bo będzie grubo zaraz, zaraz przejdę do innej zakładki. Myślę, że możecie się domyśleć o jaką chodzi. No, fajne są te kolumny takie greckie, jońskie, czy doryckie, czy korynckie. Nie wiem. Ginola. 98. No i widzicie, grajka 98 trafiłem z paczki, gdzie macie 95. Także fajny strzał tutaj był. No ale właśnie, jeżeli chodzi o sklep, to to tutaj przejdziemy do ostatniej zakładki Exchange. Tutaj w ogóle pojawiły się 100 tygodniowe Exchange. O, o te punkty, bo wiecie, 20 tysięcy punktów mamy. i można, a nawet powinno się Legend Points tutaj zdobyć. Także polecam, jak najbardziej pamiętajcie o tym, ale mnie najbardziej interesuje ta zakładka. Division Rivals, jak wiecie, skończył się w tym tygodniu sezon w Divisionach i dostaliśmy punkty, dlatego też mam 20 tysięcy punktów i pasowałoby je wydać. I słuchajcie, udało mi się wreszcie uzbierać 56 tych złotych tarcz, które są za wbijanie wysokich y, tam dywizjonów właśnie w Head to Head czy tak I otworzę tą paczkę za 50 punktów. To znaczy, y, tutaj macie gwaranta 97 i to sprzedawalnego, i myślę, że to jest najbardziej opłacalne bo tu jest jeszcze paczka za 35 tych punktów. Ale tutaj macie tylko gwaranta 96 i nie macie gwarancji nawet trafienia karty 101, bo najwyżej da się stówkę trafić, a w tej możecie nawet 101 trafić, czyli takiego Ronaldo czy, czy Cannavaro. No przede wszystkim Ronaldo, to jest karta, na którą poluję. No na te złote punkty to jeszcze jest Mascherano, ale powiem wam szczerze, że Mascherano mnie nie interesuje, bo tam chyba mam 30 Mascherano na zbyciu. Także będę robił jakąś przebudowę składu, to się przyda. A nie jest mi masza potrzebna, bo wiecie, teraz w eventach czy w exchange'ach nawet tych masz jest sporo. Także tą za 50 punktów otworzę, ale trzeba te 20 tysięcy punktów tutaj wydać. I tej paczki na pewno nie będę otwierał, bo się nie opłaca. Trafię po prostu gościa 94 i się po prostu wkurzę. Bardziej się opłaca te dwie pierwsze otwierać za 3,5 oraz 2,5. Także polecimy. Najpierw te trzy otworzę za 3,5 tysiąca to wydam 10 tysięcy. I za drugie 10 tysięcy tam chyba 4 otworzę albo 3. Także lecimy najpierw z tymi pierwszymi trzema za 3,5. Chorwacja to jest euro. No. Pierwszy strzał, no niestety przestrzelony w kolano. Bo najgorszy jak się dało 95, ale przyda się też do szczęca. Bo za chwilkę do niego przejdziemy. Druga paczka z trzech, w tym wakacyjnym openingu I znowu mamy grać czas Euro i no już myślałem, że Ronaldo jakiś, ale nie to jest cancelo. Tak, cancelo, 97. No to są karty oczywiście niesprzedawalne, ale wiecie, tak karta 97 ona się przyda chociażby do tego codziennego daily, tam gdzie zdobywacie punkty yy, na przemiałki na, na te ekstra time. Co wam mówiłem, 6000 punktów tam trzeba. Otworzę tą paczkę oczywiście tak jak obiecałem. Yy, Rudiger na koniec odcinka. Rudiger? Nie, Schlotterbeck, ale 98. Fajny traf. Także 97, 98 w paczce, gdzie jest gwarantowany 95 tylko. Myślę, że no, oczywiście mogło być lepiej. Patrząc na to, kogo można tu trafić, ale nie jest najgorzej. Jeszcze oczywiście te paczki za i2,5. I tutaj chyba 3 otworzę tylko. Także lecimy. Ale tutaj już chyba jest gracz sprzedawalny. Czekajcie, tocy mamy. Także tutaj jest duży roztrz. Kto to jest? Warty? Czekajcie, bo tutaj chyba są. Tak, tutaj w tej paczce za 2,5 są karty sprzedawalne. Także spoko opcja. Lecimy z drugą. Teraz mamy euro. Węgry. Nie szoboszlej, bo on byłby na kamie, tylko. Kerkes LM. No, 96. No i niestety trzech nie, otw czterech nie otworzę, bo bym musiał mieć 5000, a mam 4600. Czyli ta będzie ostatnia. No i przejdę oczywiście do tej złotej za 50 punktów, co się dużo zbierało. No ale tam będzie gwarant naprawdę kosmiczny. <laughs> Drogi, bo będzie karta sprzedawalna. Ukrainiec Malinowski, Rusman Malinowski, także spoko, mogło być lepiej, no ale teraz kró. Kru, czyli paczka za 50 zł. złotych, czy też pomarańczowych. No tutaj jak przybliżecie wygląda na złotą, a tutaj u góry wygląda jakby to była pomarańczowa. Także niech będzie pomarańczowa albo złota. Gwarantowany gość 97 sprzedawalny. Dużo czasu zbierałem te tarcze, ale Myślę, że jest dobry moment, żeby to wykorzystać. A później będę po prostu do końca roku zbierał. I może, jak będą te Team of the Year w styczniu, to następną paczkę taką otworzę. No, bo wiecie, w tej edycji, to znaczy ta edycja się nie kończy we wrześniu, tylko będzie trwała cały następny rok. I zobaczymy. Teraz jest ten moment. Euro, Niemcy. Kam? Jakiś Musiala? Czy Wirtz? MUSIALA! STOP! Jest! Jest! Piękna sprawa. Chłop sprzedawalny. 100 overall. Ale strzał. Jeszcze takiego strzału nie miałem w tej edycji. Żeby setkę sprzedawalną. Tam oczywiście w exchange'u trafiłem tam Fabiana Ruiza setkę. I tam nawet Rodrigo trafiłem. 101, ale to była karta niesprzedawalna. Tutaj gościa 100 sprzedawalnego. To nie wiem. Może go dam do składu, ale nie. Czekajcie, co on taki tani? To bym się ucieszył. 100 milionów tylko. Uu. Ale i tak, tak się cieszy. Oddało, oddało, powiem wam szczerze. Tu już muszę przepolić karty. Czekajcie, przejdę na chwilę do sklepu. Do sklepu. Poczekajcie, treningi po prostu tutaj zrobię. Autoselect Karwa halana 25, żeby po prostu mi to nie zawalało głowy. Co ten musiała taki tani 100 milionów? Czekajcie, no 110 milionów, ale jego cena teraz widać idzie do góry. To go zostawię. To może do 120 by dobił. Myśle, myślałem, że jest droższe, no ale wiecie, teraz te karty 101 się pojawiły i, i te setki no spadły, no ale dobra, przejdziemy teraz do exchange y i daily piki zrobię, ale najpierw te paczki, tutaj porobię te exchange, y, co nie, Z3 zrobię, no wiecie, tu jest zawsze szansa na 101, tego Ronaldo traf trafić, no to te exchange, no mimo wszystko się opłaca. Co nie? No powiedzcie mi, nie mam racji. No, oczywiście, że mam. To są dwie karty od 95 do 101. Rozstrzał. No ale pięknie. Nie wiem jak wam, ale mi się naprawdę te animacja bardzo podoba. Tak grecki styl. No teraz nie oddało. Bo dwóch knypków. Przepraszam. 95 powiedziałem, a 95. 4 tutaj jest. Yy, dobra, no to tutaj przepolimy Neste, Vardiego 90. 90 jedynki mam, bo wiecie, yy, jest taka sytuacja na markecie, że 90 jedynki są tańsze niż 90, bo 90 kosztują 4 miliony, a 90 jedynki kosztują yy, 3 miliony. To bardziej się opłaca kupować 90 jedynki. Do tego jeszczeńcza, bo są po prostu tańsze. Główka, Główka pracuje. Zawsze tam przeszczędzić można parę milionów. Tutaj o Hiszpania to jest dobry znak RW, ale Lazio to nie jest dobry znak. No Pedro. Pedro pe, Pedro 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 Pedro, P. Pe, zabawa na całego trwa Santa Fe. No, wakacyjny taki klimat czuć z Pedro. To jest ten słynny Pedro, tak? 97. On, on się przyda do tego exchange'a. Wiecie co? Jeszcze jedną trzecią to zrobię, i później będzie ta z gwarantowanymi trzema zawodnikami. To tutaj przepolimy Dolglisha razy 2. I wiecie, tych, tych kart z Call Fame nie chcę przepalać, bo wiecie, oni są potrzebni do tego ostatniego exchange'a. To Ukrain. Ukrai Czekajcie, albo nie, Ukraińca zostawi bo on jest sprzedawalny, a przepole Brozowicza, bo on jest niesprzedawalny, to on jest na, na cholerę mi potrzebny. Dobra, wiem, że karta 95, ale to, że on ma 95, nie ma żadnego znaczenia. No tutaj jakiś tot tych przepale, oczywiście nie tych legendarnych z Włoch. 85 razy 5 i ostatnia tutaj paczka, ale nie jeżeli chodzi o ten odcinek. Wakacyjny, myślę, grupy. O, Anglia, dobry znak. E, ale Westcam, dobrym znakiem jest. E, ale, mimo wszystko, jest to World Wardcross 97. E, 96, żał, Mario też się przyda do tego codziennego chrześcija. No ale tak, teraz ta paczka z gwarantowanymi trzema kartami także trzy karty zawsze jest większa szansa, że traficie jakiegoś lepszego. No właśnie, dziesiątki, czwórki tutaj przepolamy. Czekajcie, cztery trzeba przepolić. Dobrze mówię? Tak, cztery. To dziesiątkę, piątkę damy i lecimy z tematem. I na koniec tego odcinka będzie ten najważniejszy ekscenicz. Hiszpania, Zirona. Kto to jest? Aha. No czyli tutaj nie oddało. Niestety. Daily piki. Przepolamy karty 96. Najpierw oczywiście przepolacie tych zawników niesprzedawalnych. Czyli żał Mario w moim wykonaniu. I będę miał 6000 punktów czy nie będę miał. <grytanie> Patrzcie jaki troll. 40 a nawet 39 mi pu punktów brakło. Ale yy, przepalę jeszcze yy, cancelo bo na cholera mi jest potrzebny. I teraz będzie ten moment, o którym wam mówiłem, czyli gwarantowana paczka no właśnie za 6000 punktów i tym wielkim naprawdę akcentem, mimo że ten odcinek już był fajny, bo przypomnę, trafiłem między innymi sprzedawalną kartę 100 overall, ale najważniejsze będzie teraz. Extra time, przechodzimy do tej tutaj zakładki z boku. I za 6000 punktów walniemy. Top 50 pika. Czterech zawodników będzie do wyboru. I trzeba będzie dobrze przemyśleć, żeby właściwego wybrać. Także 3, 2, 1. Lecimy z tematem. Oczywiście potwierdzamy. Olmo. Olmo 101. Ja pierdzielę. A tak kurde by ktoś na przykład cecha wziął czy Halanda. O Messi Messi 97. Mimo, że Messi ma 97, to on mimo wszystko jest drogi, ale kurde ja pierdzielę. Olmo, Olmo 101 Ale oddał, no to bierzemy oczywiście Olmo. Olmo bierzemy, kto wie czy nie nowy piłkarz FC Barcelony, bo wiecie, tam Barcelona go chciała z tego lipska kupić, a tam taką śmieszną ofertę. Dali, że to jest szok, masakra, ale tam podobno teraz Barcelona, jeszcze oczywiście, ma do końca okienka czas. Tam jakąś ofertę nową złożyli za Almo. To nie wiem, czy on od września czasem w Blaugranie nie będzie grał. Ale jest karta 101. Karta 101. Była najpierw setka sprzedawalna, a teraz 101 sprzedawalny gość. Odbierzemy go stąd. Ile on w ogóle kosztuje? Nie no, wiecie, ja go sprzedam, bo on, i tak rankapów nie mam. Nie ma, a jak będę chciał y, ustawienie zrobić na 4 czy z Kamem, to sobie kupię. Może Olmo, ale wiecie, już takiego zrobionego z rankapami. Fest, Euro, Olmo, Sam. Ile on jest wart? Ile on jest wart? Piękna karta z Pucharem Dani Olmo. 140. Nie no, to jest troll. Taka karta 101, no 200 milionów powinna kosztować, ale no nie no, sprzedam go. Sprzedam go tak samo jak tego musiałem. Tu macie potwierdzenie, że ma, mam tych dwóch zawodników na sprzedaż, także ich sprzedam. No 100, 147. Teraz on kosztuje, no ale wiecie. Teraz dużo osób te exchange y robiło i odbierało te nagrody z, z dywizjonów, jak ja. Także, wiecie, teraz ceny tych kart poszły do dołu. Więc myślę, że dobrym sposobem jest, żeby te karty podtrzymać kilka dni i one pójdą troszkę do góry. Nie dużo, bo nie dużo, ale pójdą trochę do góry. Także sprzedam olmo i będę miał też, musiałem na sprzedaż to akurat y, miliard końców będę miał na koncie i będą czekać na następne eventy, na jakąś przebudowę. Także myślę, że wakacyjny pack opening mogę uznać za udany. No niestety nie udało się trafić tej karty, na którą najbardziej poluję, czyli grubego Ronaldo 101. No ale do końca Hall of Legends. Został no, praktycznie miesiąc, bo trwa do końca sierpnia. Także kto wie, może się do końca wakacji uda Ronaldo trafić. Także z mojej strony to tyle. Trzymajcie się do następnych. Cześć.